Jest pan nieprzygotowany do tej służby, proszę pana. No, coś pan ode mnie chce? Odpowie pan mi na pytanie? Ja panu odpowiadam na pytanie. Pan mnie się pyta, tak? Znaczy, pan się zapytał, żebym ja mógł panu odpowiedzieć, to muszę wiedzieć, jaki standard pan akceptuje. Pomoc płycy weźmie. Daj mi tutaj do pomocy, którego pan się tutaj stawia. Nie? It was a joke. Proszę pana, nie wolno przechodzić przez jezdnię na jezdni, tak jak pan przechodzi. Ja muszę zwrócić uwagę, że nie powinien pan tego robić. A tam głupoty pan wywiada. No tak, bo pan z policji weźmie. Wie pan co? Pan pracuje jako... Ale to wewnętrzna służba ochrony wojskowej. Jest pan nieprzygotowany do tej służby, proszę pana. Ale czy pan rozumie, że nie wolno fotografować? Czy pan nie rozumie, że pan opowiada bzdury? Niech pan poda mi artykuł, który zabrania mi fotografowania tego obiektu. Niech pan poda artykuł, no bo przecież... Ja... Pan nie jest władzą ustawodawczą, prawda? Pana to nie interesuje, kto ja jestem. Mnie interesuje to, co mnie interesuje, a nie to, co pan myśli, że mnie interesuje. A po co pan to robi? Po co pan to robi? Proszę pana, pan najpierw niech mi poda artykuł, który mówi o tym, że nie mogę fotografować tego obiektu, bo pan mówi, że nie wolno. Ja rozumiem, że pan nie ustanawia prawa. Niech pan poda artykuł, ja natychmiast zaprzestanę. Albo daj mi tutaj do pomocy, którego pan się tutaj stawia, nie zamierza tym zaprzestać fotografowania, bo pomocy się pokazuje. Gdy pana... No to Panieczna służba ochrony. Tymi paragrafami... Ja nic panu paragrafami nie rzucam, to pan rzuca zakazany. Agresywny jestem, o! No nie wiem, no to co ja mam zrobić, skajdankować pana, czy co? No uważa pan, żebym ja pana nie skajdankował. Zaraz policję. Proszę pana... Dlaczego pan powiedział, że jestem agresywny? Niech pan mi to wytłumaczy. Czy to jest kłamstwo? Proszę, przejście, jest przejście. Co? Wykop.pl czy co? Wykop.pl? Nie, nie. Nie, teraz nowe. Nie, ja nie wiem, ja...
Nie jestem z Wykopu. Nie, nie? Nie. A skąd? Pan, przepraszam, kto? A pan kto? To pan przyszedł i oczekuje odpowiedzi. Ja się tu stoję tylko. No, spokojnie, ja panu nie bronię. Porządku. No, pan też nie bronię. Pan się mnie coś zapytał, więc ja się panu najpierw pytam, jak pan to pytanie, odpowie. Pytanie pan odpowiada. A wie pan, ja ogólnie, jeżeli ktoś chce o coś ode mnie, to próbuję najpierw ustalić standard odpowiedzi, którą pan akceptuje i dlatego zadałem panu pytanie. Coś pan ode mnie chce, odpowie pan mi na pytanie, ja panu odpowiadam pan na pytanie. Pan się pyta, tak? Znaczy pan się zapytał, żebym ja mógł panu odpowiedzieć, to muszę wiedzieć, jaki standard pan akceptuje. Skąd pan jest? Ja? Grudziądza. A pan? Ja nie z Grudziądza, o. Ale wie pan, proszę. Już coś wiemy, nie? To lecimy dalej. Kolega pana, tak, mam taką propozycję, nie? Żeby zwrócić koledze uwagę, że tutaj nie wolno przechodzić przez drogę, bo to jest przejście, nie? Ja mu zwróciłem, ale on mówi, że jestem agresywny. Słucham? A policją pan zadzwonił. Nie, wie pan, on przyszedł i zaczął tutaj... A pana z taką samą plakietką, tam oznakowaniem, pana kolega mówił, że nie mogę tutaj filmować tego obiektu. Mogę filmować ten obiekt, czy nie mogę, według pana? Nie, ja nie mam już do tego. Ale tak, pan to nie są ma. Specjalne regulacje, a nie ja. No to rozumiem. Ja jestem wolnym człowiekiem, wie pan, wolnym teoretycznie kraju. No to świetnie, przyszedł pan pogadać. Bardzo się cieszę, jest pan... Znaczy ja proszę pana, to wiem, tylko... Mi to po co się pan pyta? Ponieważ osoba, która z tej samej służby... Zna pan na nią odpowiedź, to... Jak pan pozwoli mi odpowiedzieć, to ja panu powiem. Ponieważ osoba z tej samej służby, podobnie ubrana jak pan i z tą samą plakietką, przyszła i mówiła, że nie wolno mi tego robić. Kiedyś nie było wolno. Kiedyś, wie pan, jeżeli kiedyś to było niewolnictwo dozwolone w niektórych krajach. Nie ma oznakowania, że nie wolno. No to co on tam opowiada za głupoty, ten kolega? Wie pan co, ja tu jestem tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ten pana kolega mówił coś o policji, o skuciu mnie i tak dalej, w związku z czym ja nie jestem osobą, która będzie uciekała gdzieś, jak on tylko żartował. No żartował. No to dobrze, jak żartował, to ja już idę. No dobrze. To dobrze, to że pan przyszedł spowoduje, że ja za 3 minuty stąd znikam i tyle, bo ja ostatnią rzeczą, którą jest, to uciekanie przed służbą. Gdzieś tam ktoś kiedyś, że jeździcie po jednostkach. Ja proszę pana, nie jestem z wykop.pl, ale jestem z takiego kanału Audyt Obywatelski. Ogólnie będzie pan, ale... Czy znają? To nie o to chodzi, proszę pana. Wie pan, chodzi o to, że ludzie się interesują różnymi obiektami, tak jak ja na przykład filmuję sobie... Słucham? Taka profesjonalna już bardziej. Nie jest aż taka jakaś specjalna mocna, aczkolwiek no powiedzmy, że dużo taniej można dosyć dobre kamery dostać, jak ktoś ma. Nie trzeba, proszę pana, ale to mnie... Ja proszę pana, robię to ze względu na to, że... Już panu mówię. Robię to ze względu na to, że nie lubię być osobą powszechnie rozpoznawalną. I to mnie zdecydowanie chroni. Jeżeli chodzi o mnie, proszę pana, to z mojej strony panu nic nie grozi, jeżeli gdziekolwiek... No, otóż widzi pan, jeszcze panu powiem, na dodatek, że ja zmienię, jeżeli będzie w ogóle jakaś publikacja, to głos panu zmienię, oczywiście, proszę pana. Tylko wie pan, że jak mnie ktoś rozpozna, to wtedy ja mogę pana posądzić. Proszę pana, to nie jest takie proste, aczkolwiek... W tym zakładzie jest... Aczkolwiek, proszę pana... Proszę pana, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że może pan mnie posądzić właściwie w każdej sytuacji, nie? Także to nie jest żaden problem, natomiast ja nie spowoduję. Jeszcze muszę ja troszeczkę być wzruny. Jeżeli by pan się poczuł, że o, ktoś może pana rozpoznać, nie? Jeżeli by tak było, nie? No to wtedy jakby pan, że tak powiem, do sądu podał mnie, no to musi pan to udowodnić, a to nie jest takie proste, jak ma pan część załamaną. Ale w tym wypadku nie ma, że tak powiem, żadnego problemu. Kończą, nie kończą, to tam nie ma znaczenia, bo to jeden człowiek po studiach prawniczych może być świetny, a może być słaby i odwrotnie. Proszę pana, jak pana to interesuje, a niech może pan się spytać, a ja panu odpowiem, jak pan mi odpowie na takie pytanie proste. O, niech pan odbierze. Dobrze, to jak pan mi odpowie na to, dlaczego pan, co powoduje, że pan akurat pracuje w tej służbie? Czy pasja, jakieś hobby, czy po prostu chęć zarobienia takich, a nie innych pieniędzy? Ja rozumiem, dla pieniędzy. No to proszę pana, ja filmuję sobie
poza obiektami wojskowymi jakieś budynki instytucji publicznych, także prywatne firmy, ale takie mocne dofinansowanie z państwowych pieniędzy, także... Później gdzieś można zobaczyć? Tak, proszę pana, można zobaczyć to na internecie. Słucham? Ten wykop.pl taki dość sprawny. Znaczy wykop, ja nie wiem, ja wiem, że moje filmy na wykopie są umieszczane, natomiast to jest coś innego. Ja jestem z takiego kanału Audyt Obywatelski, proszę pana. No, także obiekty wojskowe mnie interesują. Oczywiście robię to tylko i wyłącznie zgodnie z prawem. Na przykład pod granicę z Białorusią nie jadę, bo tam jest stan wyjątkowy i nie wolno filmować tam. Natomiast wszędzie indziej już można, nie? A wie pan, że jest prawo na terenie całej Polski już, nie tylko pod Białorusią? Na terenie całej Polski jest prawo, że co? Jest prawo. No ale ja... Sygnał alarmowy, no. Antyterrorystyczny, brawo. No, brawo, aha, pan mówi o brawo, dobrze, a co to ma wspólnego z fotografowaniem? No to pan powiedział, że nie może pan... Nie mogę filmować w rejonach objętych stanem wyjątkowym, to prawda, cała reszta, nic mi na ten temat nie wiadomo, że nie wolno. Brawo to jest alert, to prawda. Alert, tak, poszedł przez pana Morawieckiego, oraz kolejny alert w cudzej przestrzeni. Tak. Jest wyższego stopnia Charlie Cerko. Dlatego w tym momencie, jakiekolwiek właśnie takie coś siedzi, filmuje, no to troszeczkę inne są. Ale to znaczy, pytanie jest dalej to samo. Czy można to robić, czy nie? Bo jeżeli można to robić, no to wszelkie działania są, że tak powiem, zbędne, nie? Teoretycznie to robić, ale... Nie ma teorii. Działają inaczej, bo bardziej uczulone są na nagrywanie i tak dalej. Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze. Po prostu wie pan, teraz jest wojna na Ukrainie. Bardzo dobrze, to znaczy nie jest bardzo dobrze, że jest wojna na Ukrainie, ale że służby są wyczulone, to ja się ogólnie cieszę. Ja tego przecież... To tak się pyta, dlaczego, co chodzi i tak dalej, nie? Główna kwestia jest pewnie pana, czy może pan kamerować, czy nie może. No i szuka pan takich tam, no nie wiem, tak jak wtedy pan... Proszę pana, to jest, wie pan, jak ktoś zobaczy film na YouTubie, to sobie dogra pewne tezy. Musi pan zwrócić, był pan kiedyś na wakacjach, gdzieś był pan, nie? No to może pan robił zdjęcia nawet na tych wakacjach, nie? No, więc właśnie, więc teraz pytanie... Powie pan, że pan tu mnie rozpoznaje, niech panu nie zawracają tyłka. Do zobaczenia.